Cześć kochani, witam Was jak zwykle w nowym filmiku, w nowych ulubieńcach poprzedniego miesiąca, czyli maja. Maj niestety się już skończył, jest mi bardzo przykro, bo ja kocham ten miesiąc. Wszystko kwitnie, jest zielone i w ogóle pachnie i takie szczęście do mnie napływa. Jestem taka od razu ożywiona i zupełnie inna. No ale dobra, nie ma co tutaj panikować. Następne miesiące też będą spoko, w końcu lato idzie, więc będzie pięknie. A dzisiaj pokażę Wam kosmetyki i nie tylko, po prostu rzeczy, które podbiły moje serce w poprzednim miesiącu. I zacznijmy sobie właśnie od sprzętu. Od sprzętu, które Wam pokazywałam w filmiku z testem właśnie tej szczoteczki sonicznej. Jest to Clarisonic Mia 2. Szczoteczkę przywiozłam ze Stanów i długo leżała gdzieś tam sobie w kartoniku, bo stwierdziłam, że jakoś tak na pewno będzie to tak tradycyjne, tak jak zawsze, jakaś tam szczoteczka, która oczyszcza skórę, która pozbywa się resztek makijażu i że nie będzie to nic nadzwyczajnego. Ale zostawiłam to sobie do testów, ponieważ była tam też szczoteczka do nakładania makijażu za pomocą w ogóle ultradźwięków. I stwierdziłam, że to się po prostu nie może udać, że to jest coś, co jest jakimś dziwnym wymysłem i kolejny patent, który sporo kosztuje, a niczego nie wnosi do naszego życia. Ale zaczęłam używać codziennie szczoteczki sonicznej do oczyszczania twarzy. Używałam jej zawsze rano. Jak wstaję, używam do oczyszczenia właśnie tej szczoteczki. Muszę Wam powiedzieć, że moja skóra, ona odżywa, ona się staje taka ujędrniona, w ogóle taka pełna blasku i taka czysta, napięta, piękna. Po prostu podoba mi się to bardzo, jak moja skóra się zmienia i jak reaguje na te ultradźwięki. No i na pewno zostanie ze mną ta szczoteczka, będę jej używać cały czas. Później jakoś będę musiała znaleźć te końcówki. Jeżeli macie jakieś sprawdzone strony, skąd zamawiacie, to dajcie znać, bo zasmuciliście mnie ostatnio pod filmikiem, kiedy się dowiedziałam, że w Sephorze już jednak tych szczoteczek nie ma, a były, że zostały wycofane i tak naprawdę w Polsce bardzo ciężko dostać szczotkę Clarisonic, więc no cóż, nie wiem, nigdy nie rozumiem tego, że jak jest jakiś fajny produkt, to jest wycofywany, chociaż może to być powodem tego, że szczoteczka jest droga, po prostu tam 600, ponad 600 zł, to jest naprawdę sporo pieniędzy. Ale wracając do tego tematu samego makijażu nakładanego taką szczoteczką soniczną, w ogóle wow, robiłam test na żywo, wyszedł spoko, ale od tego momentu zaczęłam to testować jeszcze konkretniej, bo stwierdziłam, że to może naprawdę fajnie się sprawdzić. Nie nakładam, co prawda, bardzo często chodzę bez makijażu, najczęściej w kremie BB. Bardzo rzadko nakładam podkład, tak jak teraz jestem cała wymalowana, ale jak już to robię, to staram się nakładać właśnie tą szczoteczką. Teraz tego nie robiłam, muszę przyznać, ale bardzo często staram się właśnie przetestować jeszcze dokładniej szczotkę soniczną do nakładania makijażu i wow, po prostu wow. Uważam, że to jest chyba najlepsze narzędzie i najlepsza technika do nakładania podkładu, jaką ktokolwiek wymyślił. Dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, to jest coś niesamowitego, ponieważ możemy używać super drogich podkładów bez obawy, że stracimy 1/3 w goberce czy w pędzlu, czy będziemy musieli zmywać z naszych gdzieś tam dłoni palców. Wystarczy, że nałożymy sobie jakieś kropeczki na twarz i będziemy rozprowadzać szczoteczką właśnie z ultradźwiękami. Te ultradźwięki powodują jakoś to, że ten podkład nie łapie się tego pędzelka, on się nie brudzi za bardzo, tylko sama tu końcóweczka i naprawdę po użyciu praktycznie czysty pędzelek, wystarczy go oczywiście wyczyścić, zdezynfekować, ale nie niszczymy, nie zużywamy tak dużo produktu. To raz, a dwa, ten produkt jest tak jakby, ten podkład jest rozbijany na takie drobne cząsteczki, że on nie jest widoczny w ogóle na twarzy. On się tak pięknie rozprasza, tak pięknie wygląda. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Nawet nie jestem Wam w stanie tutaj tych emocji przekazać. Chociaż wydaje mi się, że tak już wariuję tutaj przed tą kamerą, ale tak jest. I jeżeli starczy mi czasu jakimś cudem, chociaż pomysłów mam mnóstwo na filmiki, ale nie mam czasu ich kręcić i montować, ale bardzo bym chciała nakręcić prędzej czy później filmik z nakładaniem podkładu, klasycznie beauty blenderem na przykład na jednej połówce twarzy, porównać
ile mniej więcej jest użycia podkładu i jak twarz wygląda i jak się trzyma w porównaniu właśnie do tej techniki. Dajcie znać, czy chcecie taki filmik, ale dla mnie to jest takie odkrycie i jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. 5 minut już gadam, dobra, dalej. Teraz coś fantastycznego. Zużycie tu nie jest wielkie, ale jest to po prostu żel do mycia ciała. Nie muszę go testować jakoś bardzo, bardzo długo, bo zadanie swoje spełnia rewelacyjnie, czyli jestem czysta, nie chodzę brudna, wiecie, daj radę, tak? Daj radę z tym myciem. Ale chodzi mi o zapach. Jest to zapach bananowy. I jak tylko powąchałam, to stwierdziłam, wow, coś pięknego. Ale ten zapach to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje przy kontakcie z wodą. Jak on się zaczyna pienić, to jest tak niesamowity zapach. Po prostu jakbyście się nacierały samym bananem. No po prostu cudownie. Bez kojarzeń tutaj, proszę. Żeby nie było. Wracam do tematu. Słuchajcie, to weszło już 25 maja do The Body Shop. Cała kolekcja bananowa. Mam też balsam, mam masło do ciała, ale ten żel po prostu pod prysznic. No bajka, jeżeli lubicie taki zapach, to wierzcie mi, zakochacie się, naprawdę się zakochacie. Bardzo wydajny ogólnie też produkt i tak jak mówię, myję, pięknie pachnie, jest spoko. Kolejny produkt pielęgnacyjny, ten produkt chyba znacie, tutaj nie muszę za dużo o nim mówić, jest to odżywka, wcierka, jantar. Do skóry głowy i włosów zniszczonych z wyciągiem z bursztynu. Jest to produkt ogólnodostępny, praktycznie w każdej drogerii jest. Jest tani, nie pamiętam tutaj ceny, ale paręnaście złotych, nie więcej. I naprawdę dobrze działa na moje włosy. Ja używam do końcówek przy suszeniu, czy trochę do skóry głowy, żeby sobie powcierać i tak oświeżyć włosy, odżywić. Naprawdę fajnie, cieszę się, że taki produkt, który jest tak tani, tak fajnie się sprawdza, więc polecam Wam serdecznie. Kolejny produkt, ja Wam tylko wspomnę jeszcze raz, bo mówiłam w ulubieńcach o tym kremie BB i nakręciłam ostatnio osobny filmik o nim, więc po prostu w opisie pod spodem, jeżeli nie widzieliście, to klikajcie tam i wchodźcie na ten filmik poprzedni, bo jest to najlepszy krem BB, jakiego kiedykolwiek używałam, testowałam, więc używam go dalej wciąż cały czas i teraz w zestawieniu z tym, w ogóle wróciłam do serii Kiko, która gdzieś tam mi leżała w szufladzie. Jest to kolekcja Kiko Summer, coś takiego była, taka kolekcja. I w tej kolekcji był taki produkt róż pomadka w jednym. Coś takiego. I słuchajcie, ten kolorek, to jest oczywiście produkt kremowy. Widzicie, jest trochę obrudzony z podkładu, bo ja go właśnie tak używam, że nakładam krem BB i nakładam odrobinę tylko tego różu, żeby uzyskać efekt taki mega make-up, no make-up odżywionej, bardzo takiej świetlistej, zdrowej cery. I tak sobie chodzę, jak są upały, bo tutaj mamy filtr 50, powtarzam to po raz kolejny, więc chronię swoją skórę, jeszcze ładnie wygląda, jest wyrównany koloryt i odrobinę rumieńca. I później nakładam trochę na usta i wygląda to naprawdę mega. Jest to odcień 01, ja nie wiem, czy ta kolekcja jest jeszcze dostępna, ale jest po prostu świetna. I w dodatku opakowanie jest piękne, bardzo solidne i jest na magnes. Słyszycie? Rewelacja, po prostu coś pięknego. I kolejny produkt właśnie z tej samej serii, wróciłam do niego niedawno i jest to pomadka ochronna, nawilżająca. Patrzcie, jak ona pięknie wygląda. Cudnie, jak żelek, po prostu jak żelek, ale tak przyjemnie się sunie po ustach, w ogóle jest taka wspaniała. Łączę ten produkt z peelingiem Sylveco, więc najpierw Sylveco, usta są nawilżone, kiedy olejek się wchłonie, to nakładam jeszcze to, ze względu na to, żeby dalej się błyszczały i były takie soczyste, naturalne, bo te olejki, one prędzej czy później w tej pomadce peelingującej, one się wchłaniają w usta. Więc naprawdę mega, to tutaj nie ma żadnej nazwy, żadnego numeru, jest to po prostu ta seria Summer, jest to jeden, jedyny taki produkt. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, wątpię w to, ale może kiedyś gdzieś spotkacie i Wam się spodoba. Kolejny już kosmetyk kolorowy to podkład korektor Makeup Revolution i chyba nie muszę tutaj o nim więcej mówić, bo
zawładnął po prostu internetami już kilka miesięcy temu, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny korektor, który jest tani i wygląda pięknie w takim rose gold. Po prostu same plusy, naprawdę nie wysusza mojej skóry pod okiem. Jest ekstra, to jest numer C5, jest to bardzo ciepły odcień, niweluje zasinienia, fajnie się trzyma, nie mam porównania z Tarte, bo możecie wierzyć albo nie, ale ja jeszcze Tarte nie posiadam, bo co chcę kupić, to go nie ma, wszędzie jest wyprzedane, więc jeżeli macie jakieś info, że gdzieś już jest dostawa tych najbardziej popularnych odcieni, to dajcie mi znać, proszę, oznaczcie mnie gdzieś, bo po prostu ja nie mam jakiegoś szczęścia. Co sobie przypomnę o tym, że chcę sobie zamówić, bo wiecie, to nie jest coś... Ja mam mnóstwo korektorów, więc nie mam czegoś takiego, że o, już mi się kończy, muszę kupić. Nie, po prostu chcę go kupić, żeby mieć, żeby przetestować, ale jakiegoś mam pecha, że zawsze jak siadam i szukam, to nie ma. Jest wyprzedany wszędzie. Dobra, ostatnie już kosmetyki i to jest nawiązanie do mojego makijażu na oczach, więc pewnie będziecie pytać. Nie nagrywałam tego tutorialu, śpieszyłam się, chciałam się po prostu pomalować, nakręcić co najmniej dwa filmiki, żeby mieć na ten dzień, w którym kręciłam i jeszcze na kolejne dni, ale mniejsza o to. Wykonywałam ten makijaż tymi cieniami, ogólnie paletą cieni prasowanych, takich matowych, właśnie Semilac, i testowałam sobie jeszcze te tego to już znam od dawna, ale nakładałam teraz ten odcień i jest to Pink Gold, czyli ta część tutaj taka różowa z takim złotem, ale ten, co jest tutaj wewnątrz, to jest mistrzostwo świata. Naprawdę, jak ja żyłam wcześniej bez tego cienia, to ja nie wiem. Są to cienie w kremie, ale one pięknie zastygają i one robią efekt folii. Nakładacie je palcami, nałożycie nawet dwie warstwy, żeby uzyskać super folię i to się nie ruszy z powieki. Naprawdę jest bardzo trwałe, pięknie, zobaczcie jak to pięknie wygląda, jak to się mieni, odbija światło tak, że to, ja nie wiem czy to kamera łapie, bo światło jest powiedzmy tutaj w miarę płaskie i nie ma tutaj ciepłego jeszcze odcienia, ale jeżeli połączycie to z takim światłem żółtym, no bajka, naprawdę bajka. Ten mój ukochany to jest odcień Disco, Gold Disco 037, a ten róż, który teraz też pokochałam, bo jest piękny, zobaczcie, taki ślubny. Ten odcień to Pink Gold 094. Wow, naprawdę. A pomadka to też Semilac i to jest ten cudowny odcień, który pokochałam, jest to odcień Indian Roses. Piękny, jest taki idealny po prostu na co dzień, do wszystkiego pasuje. I tak wygląda ten makijaż, tak jak mówiłam, nie będzie on nagrany, nie mam tutorialu, ale mam nadzieję, że widzicie jak wykonałam. Wrzucę Wam pewnie zdjęcie na Instagram, bo porobiłam kilka fotek, więc będzie. No i ostatnia bardzo ważna informacja, mam nadzieję, że na nią czekacie, a mianowicie zapraszam Was na warsztaty. Warsztaty, które są bardzo, bardzo ciekawe, odbędą się w Warszawie w szkole Make Up Star 16 lipca. Wiem, że to są wakacje, ale jest to też poniedziałek, więc jest to taki czas, gdzie nie weekend, nie wtedy, kiedy macie zapisy, kiedy macie klientki, więc dacie radę. Wszystkie drogi teraz prowadzą do Warszawy, więc zapraszam Was serdecznie. A są to takie warsztaty bardzo nietypowe, ponieważ są w bardzo małej grupie. Zaledwie 8 osób. Pracujecie na swoich modelkach, więc cały ten czas poświęcam Wam. Warsztaty będą dotyczyć, to są takie moje jakby autorskie warsztaty, wykorzystania techniki trójwymiaru, techniki kredki w takim makijażu bardzo użytkowym, czyli po prostu na takim, który możecie zarobić, który będzie bardzo, bardzo trwały. Wiemy, że metoda kredki to nie jest super trwała metoda. Ja sobie ją trochę zmieniłam na potrzeby panien młodych, na potrzeby po prostu malowania klientek, więc będzie to bardzo trwały makijaż i praca na różnych fakturach, strukturach, więc ten makijaż będzie też w trójwymiarze. Nauczę Was pracy z błyskiem, i będzie tak wszystko w jednym. Trochę kolorowo, trochę glamour, będzie mocno taki rozświetlający ten makijaż, więc naprawdę mnóstwo, mnóstwo technik jest do przekazania. Bardzo dużo takich nowych informacji, więc no, mam nadzieję, kochani, że się spotkamy.
Zapisy już ruszyły. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod spodem. Zachęcam Was do klikania tego linka, przechodzenia na stronę szkoły Make Up Star. Tam dowiecie się więcej i tam też, jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Wszystkiego się dowiecie. To jeszcze raz. Zapraszam Was serdecznie. Dziękuję za oglądanie tych ulubieńców. No i to by było na tyle. Nagadałam się jak zwykle. Dzięki za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć!